Choć to dopiero końcówka marca, w turystyce już zaczyna się gorący okres. Widać to na targach globalnie, które od piątku trwają w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Prezentują się na nich wystawcy z całej Polski. Postaramy się to jakoś zorganizować, zawsze staramy się raczej sami gdzieś wyjeżdżać i sami organizować, nic jakiegoś takiego zbiór podróży. Między innymi na takie osoby liczą przedstawiciele miast i regionów, którzy promują na targach swoje największe atrakcje. Szyndzielnia to jest taki szczyt, na który prowadzi kolej gondolowa, w zeszłym roku wyremontowana, bardzo ładna. I stamtąd można właściwie ruszyć w Beskidy. W stronę Klimczoka, w stronę Błatniej, czyli w Szczyrk, Brenna. Ważnym elementem każdego regionu jest charakterystyczna dla niego kuchnia. Jedzenie to coś, co czasem może mieć decydujące znaczenie przy wyborze miejsca wypoczynku. My łączymy dwa walory ziemi jędrzejowskiej. Piękno, przyroda i kulinaria. Dlatego ze mną są panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nagłowicach, które oferują to, co najlepiej robią, swojskie pierogi, bigos, chleb ze smalcem. Targi potrwają do niedzieli.